1939 roku Niemcy i Rosja napadły na Polskę wbrew traktatom o nieagresji. To był początek II wojny światowej. Straty poniesione przez naród polski wynikające z działań wojennych, rabunków i konfiskaty majątków przez okupanta, eksploatacji gospodarczej i niewolniczej pracy ludności to blisko 40% stanu majątku narodowego sprzed 1939 roku. Okupant zniszczył lub zagrabił około 60% przemysłu polskiego i około 45% dóbr kulturalnych Polski, tak jak muzea, dzieła sztuki, zbiory zabytkowe biblioteczne i eksponaty. Największych zniszczeń doznała stolica Polski Warszawa, gdzie około 90% infrastruktury, przemysłu, zabudowy mieszkalnej oraz dóbr kultury narodowej i zabytków przestało istnieć. Obaj okupanci, Niemcy i Rosja, prowadzili wobec obywateli Polski politykę ludobójstwa, masowe wysiedlenia i deportacje. Ogółem śmierć poniosło ponad 6 milionów obywateli polskich, w tym blisko 3 miliony narodowości żydowskiej. Dlatego proszę i apeluję do wszystkich Polaków i Polonii na całym świecie, do wszystkich, którym dobro Polski leży na sercu, do wszystkich, dla których konserwatywne wartości chrześcijańskie, Bóg, honor, ojczyzna, to nie wytarte hasła, lecz sens życia. Do wszystkich ludzi na całym świecie wrażliwych na krzywdę, sprawiedliwość i dobro człowieka, podpiszcie petycję do prezydenta wolnego świata, do prezydenta Donalda Trumpa o pomoc Polsce w uzyskaniu reparacji wojennych od Niemiec i Rosji. Polska nigdy nie otrzymała od niemieckich i rosyjskich agresorów należnych i sprawiedliwych odszkodowań, ani też zwrotu większości zagrabionego majątku narodowego. Dlatego tak ważne jest, abyś podpisał petycję do prezydenta Donalda Trumpa. Dziękuję. And God bless you.